W głównych rolach wystąpi teraz dwóch bohaterów Hardanger i najbliższych okolic. Dwóch bohaterów jadalnych. No miejscowe jabłka, ich niektóre przeznaczenia już znacie, teraz wystąpią w zupełnie nowej roli. No i coś, o czym jeszcze nie było mowy. Ryby. No jakże tu ma nie być ryb? Wygląda to na piękny kawałek łososia, ale łososiem nie jest. To jest troć ze skórą. To bardzo ważne. Wspaniały filet. Dlaczego ważna jest skóra, wyjaśni się za chwilę. Zaczynamy, drodzy Państwo, od sosu. Sos, jak to tutaj, na bazie masła. Nie będzie wielkich temperatur. Masło odgrywa wielką, smakową rolę w norweskiej kuchni. Najczęściej masło solone. I co teraz na tym maśle? Gdy się rozgrzeje, będzie na tym szklany por. Tak pokrojony w półplasterki. Por zrobił się wiotki, ale nie zmienił jeszcze koloru. I o to właśnie chodzi. Masło, więc nie może być zbyt wysoka temperatura, bo masło się może przypalić, ale też por, który jest prawie całkowicie bialutki, mógłby pokryć się ciemnym nalotem. A o to nam nie chodzi. My zmienimy kolor tego świadomie, przyprawami. Podstawą tego jest mieszanka curry. Można albo kupić gotową, albo skomponować ją samemu. Ja robię to samodzielnie. Co mam tutaj? Kurkumę, która nada całości wspaniałego żółtego koloru. Niemal każda curry mieszanka kurkumę zawiera. Tutaj garam masala, czyli coś, co i tak jest w mieszance curry, tylko bez kurkumy. Więc teraz wsypujemy garam masalę i na końcu dodajemy szczyptę chili. I teraz płyn. Jaki to płyn? Albo cydr, ale jeśli nie mamy w domu norweskiego cydru, możemy użyć porządnego soku jabłkowego. Wszakże niedosładzanego, naturalnego. I teraz to wszystko się chwilę dusi w towarzystwie tego, z czego sok był zrobiony. Czyli jabłka pokrojone w kosteczkę razem ze skórką, dzięki temu się nie rozpadną, skropione sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. I dosłownie kilka minut. Gdy sok niemal całkowicie wyparuje, a jabłka ciut zmiękną, jeszcze raz powtórzę, one mają stawiać zębom lekki opór. Doprawiamy to solą. Gdybyśmy mieli gotową mieszankę curry, ona najprawdopodobniej byłaby słona, ale skomponowaliśmy ją samodzielnie. Garam masala niemal nigdy w sobie soli nie ma. No i teraz coś, co połączy cały sos. Mianowicie śmietanka. Tutaj śmietanka lekko kwaśna, w stylu francuskiej crème fraîche. Można użyć zwykłej polskiej kwaśnej śmietany, można też użyć śmietanki słodkiej, ale myślę, że crème fraîche nada temu charakteru. Jest w tym lekka kwasowość od jabłek i od soku z cytryny, ale jest i jabłkowa słodycz, więc jeszcze trochę tego kwaśnego smaczku ze śmietany nie zaszkodzi. Więc teraz czekamy, aż śmietana się w tym rozpuści, całość ogarnie i ostatnia rzecz na koniec. Dużo posiekanego koperku. Powiecie Państwo, jak to? Koperek i curry, koperek i garam masala. Przecież koperek nie rośnie w Indiach, ale drodzy Państwo, curry jest używane powszechnie również w Skandynawii, a koperek to rzecz nie tylko arcypolska, ale również arcyskandynawska. Więc teraz tylko to mieszamy. I za chwilę zdejmujemy z ognia, odstawiamy, będzie czekało na swoją kolej. Spójrzcie Państwo, jakie to jest piękne. Muszę z tego wykroić dwa kawałki. Całą resztę można by śmiało zjeść na surowo. Świeżuteńka ryba, najświeższa z możliwych. I dlaczego ważne jest tak, by ona była ze skórą? Mianowicie dlatego, że ona będzie tylko smażona od tej strony ze skórą właśnie. Mamy tendencję do przesmażania, do przeduszania, do przepiekania ryb. Tymczasem tak świeże ryby winny być tylko dotknięte ogniem. Powinny w środku pozostać jak dobry bifsztyk różowy. Wtedy są najsmaczniejsze, najmiększe. Nie dzielą się na takie włókna, nie wchodzą w zęby. Ich konsystencja jest właściwa. Masło, a jakże? I od strony skóry smażenie. Po chwili przykryje to i w temperaturze, która się tutaj wytworzy, troć dojdzie. Z powrotem postawiłem sos na ogniu, żeby się zagrzał. On może zgęstnieć z czasem, jeśli nie jest podawany natychmiast. Rozrzedziłem go po prostu odrobiną soku jabłkowego. No i teraz tak. Najpierw sos, pachnący zupełnie oszałamiająco wschodem, ale i północą, ale i południem, bo mamy tu Indie, mamy tu Skandynawię, mamy tutaj Malezję, Indonezję, no cały świat tutaj mamy. Dobrze, teraz tylko to wytrę. I ryba. Zaraz Państwu pokażę, jak wygląda. Pod pokrywką jest jeszcze całkiem gorąca. Spójrzcie, smażona z jednej strony, a w przekroju, o, jeszcze raz, widać, że jest usmażona idealnie. Kolor się zmienił. I tak właśnie powinna być ryba smażona. Nie wolno jej maltretować ogniem. Ona będzie wystarczająco doskonała. Dwa kawałki i co jeszcze? No i jeszcze trochę koperku. Tego w tych stronach nigdy nie za dużo. Do popicia, tym razem jabłkowy sok. Drodzy Państwo, całe piękno tych stron na talerzu.